sposób ona będzie przekazywana. Czyli na ile młode pokolenie odnajduje się w świecie wartości, czy potrafi ten świat wartości zdefiniować i czy szkoła, u nas też była dyskusja na temat szkoły, i czy szkoła te zadania przekaczy wartości właściwie reprezentuje. Czyli na ile odwołujemy się do tradycji morskich, pełen katalog różnego rodzaju problemów z bardzo dużym niedosytem, ale też z przeświadczeniem, że w zasadzie i ten kongres, i ta nasza grupa nie tyle rozpoczyna, a już tym bardziej nie kończy debatę o wartościach, ile raczej jest jednym z etapów, mając też nadzieję, że ta dyskusja będzie się toczyła, chociażby poprzez grę o wartościach, którą będziemy chcieli zaproponować. Odpowiedzi na to, na jakich wartościach oprzeć rozwój Pomorza jednoznacznych, nie potrafiliśmy uzyskać, ale też nie takie było nasze zadanie. Istotą była rozmowa na ten temat. Rozmowa sama w sobie, umiejętność debaty jest również pewną wartością. Nawet jeden z dyskutantów, mówiąc o swoich doświadczeniach, powiedział, że no 2,5 godziny w innym miejscu, nie tutaj. Dyskutowaliśmy, ale nie doszliśmy do wniosku, choć było sympatycznie. Stwierdziłem, że sympatyczność rozmowy w warunkach polskich, gdzie sympatycznie bardzo trudno jest dyskutować, a już w ogóle o wartościach i symbolach, jest wartością samą w sobie. I gdyby Pomorze rozwijało się w oparciu o sympatyczną debatę w tle z merytorycznymi przesłankami, byłoby bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Bardzo witam Państwa. Tak nawiązując trochę do wypowiedzi Pana Profesora, tak samo wartością tej sesji, którą ja miałem przyjemność moderować, było to, że wypowiadały się także osoby młode, więc tutaj była taka przestrzeń, w której właśnie młodzi mieli okazję wypowiadać się i pewne diagnozy wobec własnego pokolenia także wygłaszać. Więc mówili młodzi, starzy, mówili nauczyciele, studenci i uczniowie, także pracodawcy. Jest to faktycznie takie miejsce, w którym z różnych perspektyw na problemy młodego pokolenia można było spojrzeć. Teraz, jakie były obszary problemowe, które były wskazywane? No, na pewno samowystarczalność młodych. Myślę, nie tyle zapowiedziałem, co samowystarczalność. Młode pokolenie nie zwraca uwagi na otoczenie, w sensie nie jest aktywne w życiu społecznym, obywatelskim, politycznym, ponieważ nie widzi tak specjalnie możliwości własnego rozwoju. To się wiąże na przykład z krótką perspektywą. Osoby młode patrzą instrumentalnie na aktywność, pytają, jak mi się dotrze do mojego CV, jak mi to pomoże w dalszej swojej karierze zawodowej. To też się wiąże z takim, nazwijmy to, brakiem pasji, czy też pewnym nierozwinięciem tej pasji, która by w pewien sposób motywowała tą aktywność i umożliwiała później zdobywanie się dodatkowych umiejętności, tak potrzebnych na rynku pracy. Znalezienie się w samodzielnym życiu. To jest o tyle kluczowe, że niepokojące jednocześnie, że właśnie większość osób, które się wypowiadała, wskazywała na to, że to właśnie z tej pasji rodzi się własna inicjatywa, łączą się te okienka rozwojowe, które następnie umożliwiają młodym ludziom znalezienie się w rzeczywistości sukces i indywidualnie. Jakie są źródła problemów, czy paneliści oraz wszyscy odnajdywali? To jest przede wszystkim szkoła. No, nie jest to nic odkrywczego, ale większość osób wskazywała, że szkoła nie tworzy postaw, także umiejętności praktycznych, ale głównie takich elementów jak umiejętność współpracy, etc. Tak by zresztą te automatyczne przechodzenia, zdobywania jakby w kolejnej szczebli, na którym nie idą rzeczywiste umiejętności, wiedza, kompetencje. Tak, żeby nie kończyć w taki negatywny sposób, wskazywane były także pozytywne makrotrendy. Polska się rozwija, możliwości młodych ludzi są coraz większe. To pytanie tylko, jak młodzi to wykorzystają.
Kościoła z dużym udziałem też uczniów. Tak jest. Magnificencja rektor powiedział, że otwierając nasze spotkanie, że taki rozwój, jakie wartości. Ja mam wrażenie, że pan prezes rządu ma takie swoje hasło pod tytułem taki rozwój, jakie wyzwania. I postawi nas przed wyzwaniem przezwyciężenia takiej bardzo sztywnej struktury organizacyjnej, gdzie zostaliśmy posadzeni po dwie osoby w stoliczkach, w ławkach, w takim zupełnym organizacyjnie klasie szkolnej ze wszystkimi natychmiast uruchomionymi stereotypami. Ale energia tej grupy, która tam była, w której byli, tak jak pan prezes powiedział, i nauczyciele, i rodzice, i uczniowie, była taka, że bez najmniejszych problemów te trudności, że tak powiem, zostały pewnych ról stereotypowych przełamane. I to przełamywanie ról, otwieranie się, szukanie pewnych możliwości właśnie wspólnego dialogu było pewnie jednym z najważniejszych przesłań tej debaty. To było możliwe dzięki doskonałym wystąpieniom panelistów. Na panelu siedzieli mądrzy dyrektorzy. I mądrzy dyrektorzy to jest ogromny zasób i pewien potencjał szkoły, ale również przedstawiciele rodziców, którzy nam uświadomili, przypomnieli, że to jest 7 milionów między innymi wyborców również, co jakby buduje pewną relację dla samorządów. Samorządów, które są bardzo ważnym partnerem szkoły. Szkoła nie może być traktowana w izolacji. Szkoła musi funkcjonować jako ośrodek w pewnej wspólnoty lokalnej, ale również w partnerstwie z samorządami, w partnerstwie, który nie polega tylko na walczeniu o pieniądze, ale w budowaniu pewnego klimatu. Klimatu właśnie, to było to następne bardzo ważne przesłanie, które ważne hasło, ważne słowo, które się pojawiało, to było zaufanie, szacunek i bliskie temu autorytet. I to, co wynikało z naszej debaty, to są rzeczy ogromnie ważne, ale nie dane, że tak powiem, z definicji. Wymagają budowania, wymagają wysiłku, wymagają zaangażowania, a to budowanie może się opierać tylko przez taktykę, przez żmudne robienie ważnych rzeczy na poziomie szkoły. W tym celu trzeba wykorzystać to, co już mówiłem, potencjał rodziców, którzy są coraz bardziej kompetentni, którzy są coraz bardziej mądrzy, potencjał nauczycieli, którzy być może zechcą się otworzyć, słuchać ten potencjał rodziców wykorzystać, ale również możliwości, które daje prawo, wystrzegając się fasadowości pewnych rzeczy, które tak naprawdę mogą być demoralizujące, jeżeli się deklaruje pewien udział, a ten udział nie daje się możliwości rzeczywistego wpływu. Jest takim ważnym zasobem są organizacje pozarządowe, które pomagają tworzyć te jakby działać wewnątrz szkoły, ale również budować związki ze społecznością lokalną i samorządami. Bardzo dziękuję panu z naszego spotkania pan profesor Mieczarski pokazał regionów
Irlandii, w Walonii, gdzie pokazał, gdzie jedni 30 lat temu byli bogaci, ale inwestowali wtedy w przemysł, w takie tradycyjne technologie, i drudzy, którzy poszli akurat w takie bardziej innowacyjne kierunki i dzisiaj są bogaci. Jak bardzo to definiuje obranie takiej strategii teraz. Dlatego uważam, że powinniśmy dalej dyskutować tą dopiero przyczynę. Dziękuję bardzo. Kilka słów zarówno o tym, co osiągnął
spróbować odpowiedzieć na pytanie, co nas czeka i z jakimi szansami, z jakimi problemami możemy się w przyszłości spotykać, żeby móc odpowiedzieć bardziej precyzyjnie na pytanie, jak się tej przyszłej rzeczywistości odnaleźć. Oczywiście mam świadomość tego, że wszelkie prognozy mogą zawodzić, zwłaszcza prognozy odleglejsze. W tym przypadku powinniśmy, jak sądzę, operować prognozą rzędu 20-30 lat, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju gospodarki światowej, dlatego że tylko w takiej dłuższej perspektywie można w sposób skuteczny podejmować jakieś poważniejsze przedsięwzięcia. Ja czasem twierdzę, że w ciągu pierwszych 20 lat naszej transformacji udało nam się w dużym stopniu skutecznie przekształcić znaną większość na pisanie gospodarkę poprzedniego okresu w sprawnie funkcjonującą gospodarkę rynkową, ale dzisiaj wobec tego, co się dzieje na świecie, to już jest starsze. To znowu zgadza się z kwestią taką, świat ulega niezwykle dynamicznym zmianom, przy czym nie tylko w dziedzinie technologii. Świat ulega wręcz szokującym, gdy chodzi o skalę i wieloposzczędzowość zmian w tym obszarze. Przypomnę Państwu, że ledwie 20 lat temu i 4 miesiące upadł Związek Radziecki, przestał istnieć, ubiegł rok charakteryzował sytuację po II wojnie światowej. W pierwszych latach po tym wydarzeniu wydawało się, że nastała tak zwana era Pax Americana, nastała era Stanów Zjednoczonych. Pamiętam przemówienie naszego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 2003 roku w Waszyngtonie, w Akademii Wojskowej Amerykańskiej, towarzyszyłem wtedy, kiedy przestrzegał Amerykanów przed dążeniem czy myśleniem w kategoriach hegemonii. Mówił o oczywistym przywództwie amerykańskim, ale nawoływał, mówił o konieczności respektowania przyjaciół, partnerów i tak dalej, tak dalej. Wtedy wydawało się, że rzeczywiście to jest nowy układ, który będzie trwał całe dziesięciolecie. Tego układu już nie ma dzisiaj, bo kilka lat tego układu nie ma. Trwają spory, jak się słucha polityków, czy specjalistów z zakresu nauk politycznych, czy już mamy do czynienia ze światem wielowiekowym, czy nie. Kiedy służby wywiadowcze 4 lata temu niespełna przygotowały ten raport całościowy dla nowo wybranego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, to stwierdzono tam m.in., że rywalizacja, która w tej chwili się rozwija między Stanami i nowymi potęgami gospodarczymi, doprowadzi do pełnej wielowiekowości w perspektywie mniej więcej 15 do 20 lat. To napisano już 3,5 roku temu. A ta rzeczywistość już dzisiaj jest faktem przypomnę, że wtedy, kiedy eksplodował na pełną skalę kryzys finansowy, trzeba było odwołać się nie do G7 czy G8, tylko do G20. Trzeba było już rozmawiać o tych sprawach klimatycznych z Chinami, prawda, Indiami, Brazylią, ale także w sprawach finansów czy wysoko rozwiniętego świata. Trzeba było z nimi rozmawiać. To jest, jak mi się wydaje, pierwszy przykład w historii, kiedy trzeba było do takiego układu w takiej sprawie się odwoływać. Zmiany postępują gwałtownie. Ja nie jestem ekonomistą, ale staram się to jak najważniejsze, staram się to rozumieć. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co się dzieje. Kiedy często uczestnicząc w rozmaitych dyskusjach, poruszam kwestie rozwoju Chin i tak dalej, spotykam się z taką reakcją. To nie może trwać wiecznie. Występuje tam bardzo wiele rozmaitych napięć, problemów, kłopotów. W końcu będą sami. Można było powiedzieć, że jak raz najświeższe sygnały z tego kraju płynące, mówiące o spowoleniu gospodarczym, tego wzrostu gospodarczego, mogą tego typu teorie potwierdzać, ale to nie jest prawda. W każdym razie nie ma pewnie racjonalnych przesłanek do tego, żeby twierdzić, że to, co i tak nie miało prawa się stać, 30-letni okres rozwoju ze średnią wzrostu PKB rzędu 10% rocznie, że nie będzie miało ciągu dalszego. Ale jeżeli nie to jedno państwo, to przecież inne, to są Indie, to są inne kraje, które bardzo dynamicznie rosną. Zmienia się układ sił, będzie się zmieniał międzynarodowy podział pracy. W moim przekonaniu pozycja Europy, ale nie tylko Europy, innych wysoko rozwiniętych krajów świata, Stanów Zjednoczonych, Japonii, będzie w sposób oczywisty malała, będzie słabo. Przynajmniej gdy chodzi o taki podstawowy wymiar, jakim jest udział w tworzeniu światowego produktu krajowego brutto. Dzisiaj rejestruje jeszcze udział przekraczający 40-42% w przypadku USA i Unii Europejskiej.
ciągu jednego pokolenia to spadnie poniżej 20 punktów procentowych. To będzie poniżej 1/5. Za 30 lat połowa konsumpcji na świecie będzie reprezentowana przez te nowe gospodarki. W tych obszarach, które dzisiaj, czy do niedawna jeszcze, także z tego punktu widzenia trwały kilka relacji niewielką drogę. Jakie to będzie miało znaczenie? Otóż będzie narastała wyłączona nam konkurencja, zwłaszcza w pierwszej kolejności w obszarach tych tak zwanych tradycyjnych dalej gospodarki, tradycyjnych przemysłów, ale będą przekonane także w obrębie tej produkcji. To z kolei oznacza, że jeżeli tutaj wysoko rozwinięte, do nich się zalicza, także Polska, co zachować szansę na godziwe warunki funkcjonowania, istnienia, warunki życia, a więc no właśnie na to próbuję podchodzić już, zaczynać odpowiadać na pytanie, po bardziej o co budować tę pozytywną przyszłość naszego kraju, to jeżeli chcemy zachować te szanse, to musimy uświadomić sobie po pierwsze te zachodzące procesy i spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mamy szansę na konkurowanie właśnie w obrębie tych starych tradycyjnych przemysłów, czy też nie. Moim zdaniem byłem przekonany generalnie nie. My już czekaliśmy w wielu obszarach. 20 lat temu budowaliśmy to statki, mieliśmy flotę rybołówczą, mieliśmy przemysł tekstylny, mieliśmy parę innych jeszcze kawałki, o których zapomnieliśmy. To będzie postępowało. I wydaje mi się, że próba obrony tych gałęzi, ale także tych innych, które są politycznie znacznie bardziej delikatne i potencjalnie eksplozywne, jak chociażby górnictwo, że tego typu obrona będzie w dłuższym okresie skazana na niepowodzenie. To oczywiście można w ramach pewnego uświadomionego programu przez jakiś czas robić, ale trzeba jednocześnie zdawać sobie sprawę, do jakiego punktu zmierzamy, jaki ma być nasz punkt celowy i wykorzystywać czas do tego, żeby wykonywać pewnych przekształceń. Dotyczy to zarówno Polski, naszej gospodarki, struktury naszej gospodarki, jak i dotyczy to gospodarki bardzo wysoko rozwiniętych, także Unii Europejskiej. Moim zdaniem odpowiedzią na tę rosnącą konkurencję, na te wyzwania musi być silniejsza integracja europejska, dlatego że trzeba funkcjonować w większej skali, trzeba dysponować większym potencjałem. Jestem osobiście przekonany, że to, co się właśnie we współczesnym świecie dzieje i na co się załóżmy w najbliższej przyszłości, powinno być uznane za nowy, niezwykle ważny, niezwykle żywotny powód do ponownego wzmocnienia bliskiej współpracy transatlantyckiej. Tymczasem to, co obserwujemy w chwili obecnej, to jednak jest osłabianie tej współpracy partnerstwa transatlantyckiego, mimo że padają ze mną bardzo dostępne deklaracje. Stany Zjednoczone zachowują się racjonalnie w tym przekonaniu, reagując na zmianę władzy siły, orientując swoją politykę zagraniczną bardziej w kierunku Pacyfiku i Azji. Ale robią to także z tego powodu, w jakimś stopniu, że Unia Europejska nie jest ciągle dla nich jako całość partnera. Niezwykle wymowne było dla mnie to, kiedy w czasie prezydencji hiszpańskiej prezydent Stanów Zjednoczonych nie przyjechał na szczyt Unia Europejska Stany i ten szczyt chyba wtedy miał się odwołał z tego powodu, o ile pamiętam. To już było po traktacie lizbońskim, po wyborze przewodniczącego Rady Europejskiej, po wyborze wysokiego przedstawiciela i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że z tego wszystkiego trzeba wyciągać wnioski. Jakie wnioski z tego należałoby przyjmować dla Polski? Po pierwsze, my powinniśmy być otwarci na świat, powinniśmy rozumieć się. Nie powinniśmy się tego świata bać. Wszelkie formy, tutaj już była mowa o kategoriach strachu używanego w życiu publicznym, także w wypowiedziach, wszelkie formy strachu są z tego punktu widzenia absolutnie kontrolne. One nie są mobilizujące, one są paraliżujące. My oczywiście powinniśmy w uzasadnioną dozę pewności siebie szczepić taką immunizującą dawkę samokrytycyzmu, pewnego dystansu, żebyśmy z kolei nie kołatali się między skrajnościami, a to zakompleksionych, a to nadmiernie pewnych. Ale ze względu z kolei na to, co się w Polsce już wydarzyło, i w gospodarce, i w naszym społeczeństwie, powinniśmy sobie uświadomić, że potencjalnie mamy rozmaite, a tutaj mamy rozmaite szanse. Dla nas oczywiście najpoważniejszym atutem, i o tym między innymi była mowa w trakcie tego spotkania z młodymi na temat ich przyszłości, jest ta cicha rewolucja edukacyjna, jaka się dokonała w ostatnich 20 latach, na poziomie wyższym.
szkolnictwa wyższego. Przy wszystkich problemach, jakich można długo dyskutować, jest jednak tak, że w tej chwili blisko 18% naszego społeczeństwa ma już wyższe wykształcenie. To jest 3 razy więcej niż 15 lat temu. I to jest wskaźnik, który bardzo szybko będzie przyrastał, biorąc pod uwagę, jaki odsetek młodych ludzi w wieku akademickim studiuje. Jestem osobiście przekonany, że to jest duża siła. To jest duża siła przyszłego pokolenia, ponieważ ona zwiększa zdolność do elastycznego reagowania całej gospodarki, poszczególnych ludzi na te zmiany, jakie muszą zachodzić, jakie będą musiały zachodzić, których trzeba się będzie dostosowywać. Mówiąc o tej konkurencji, rosnącej konkurencji w świecie tradycyjnych przemysłach, jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że kraje wysoko rozwinięte ciągle jeszcze zachowują i mają szansę, jak przekonam, przez kilkadziesiąt lat zachować istotną przewagę, gdy chodzi o potencjał naukowy, gdy chodzi o potencjał wiedzy, gdy chodzi o potencjał badań rozwojowych i gdy chodzi o średni poziom wykształcenia społeczeństwa. Z kolei znowu ma wpływ dla, gdy chodzi o kwalifikacje, na rynek pracy, funkcjonowania rynku pracy itd. I z tego trzeba wyciągnąć wnioski, my powinniśmy próbować koncentrować się na wzmacnianiu tego, co jest naszym atutem, mówiąc tutaj o świecie rozwiniętym. Czyli my powinniśmy jeszcze w większym stopniu angażować się w wspieranie wszystkiego, co się wiąże z rozwojem wiedzy, z rozwojem gospodarki, wykorzystując osiągnięcia wiedzy itd. Rozmaite wnioski będą dotyczyły Polski, gdzie my mamy niskie nakłady na naukę, gdzie my ciągle nie potrafimy przełamać się takiego zaklętego terminu niemożności przekładania osiągnięć nauki na praktykę, zwłaszcza praktykę gospodarczą. Nie potrafimy stworzyć skutecznych mechanizmów implementowania osiągnięć nauki. Inne wnioski pewnie muszą być wyciągane w skali Unii Europejskiej. Ja osobiście uważam, bo mówię, zdając sobie sprawę z tego, że tutaj jakieś polemik może wejść między moim komisarzem edukacji, czy jego specjalności, że trzeba byłoby, chociaż też wiem, jakie są realia techniczne Europy, że trzeba byłoby zdecydowanie bardziej odważnie zacząć mówić o poważnych zmianach w strukturze budżetu, dostosowanych do niezmiennych zmian w polityce wspólnotowej, w różnych dziedzinach. Ja wiem, jak politycznie wręcz nie do ugryzienia jest kwestia na przykład wydatków na politykę rolną. W krótkim czasie wiem, ile rządów mogłoby upaść, gdyby próbować wiemne w jakich krajach. Gdyby chcieli się do tego poważnie zabrać, to kompletnie nie potrafię zrozumieć polityki europejskiej w dłuższej perspektywie, jeżeli będzie ona nadal polegała na tym, że znakomitą część wspólnych środków będziemy wydawali właśnie na rolnictwo, a nie będziemy tego wydawali na te cele, od których tak naprawdę będzie zależała szansa na nasze istnienie i nasze wytrwanie w tej przyszłej konkurencji. Więc otwartość wobec świata, brak obawy, zmiany mentalne polegające na zaakceptowaniu tego, że zmiany ciągle będą zachodzić, że życie przyszłego pokolenia, przyszłego pokolenia będzie ciągle nieustannych zmian. Nasze pokolenie, głównie tutaj reprezentowane, wykazywało wiele objawów zmęczenia zmianami w okresie transformacji. Otóż to, co się działo i co niektórych z nas męczyło w ostatnich 20 latach, będzie stan permanentny. W związku z tym to wymaga zupełnie innej konstrukcji psychicznej. Młodzi ludzie narzekali w trakcie swojej dyskusji na to, że często ze szkoły wychodzą z taką wiedzą, która nie daje im gwarancji uzyskania zatrudnienia. I że to, co oni są tak kształceni. Ja już nie zadaję wyrównania pytania, to są wybierają takie sobie, jakie wybierają, a nie wybierają innych, ale to jest rzecz potrzebna. Natomiast problemem jest to, że trzeba właśnie szkolić do takiego myślenia, że zaprogramowany zostaje na całe swoje życie aktywne zawodowo w wieku kilkunastu lat, kiedy powinien się zdecydować na jakieś studium, iść potem na te studia, dostać pracę związaną z tymi studiami, emerytury, trzymać się tej pracy. Wszystko to będzie musiało podlegać wielokrotnym zmianom i ludzie muszą to zrozumieć i to zrozumienia przyjąć jako rzecz nieuchronną.